Cześć, ja nazywam się Nefren, a wy oglądacie kolejny odcinek WoWa z Nefrenem. Kontynuujemy naszą wizytę w Dragon Soulu, kolejny boss, czyli Warlord Zonos. Zapraszam. No więc zaczynamy walkę. Tutaj mamy kilka rzeczy, o których musimy pamiętać, na które trzeba będzie uważać. Jak widać było przed chwilą, tank odwrócił bossa w drugą stronę. On co pewien czas używa takiej umiejętności, bardzo ciekawej, która... to jest taki promień, który przed siebie puszcza. I teraz tak, w zależności od tego, ile on osób trafi, tym więcej życia mu dojdzie, prawda? Czyli no, będzie bardzo, bardzo źle, jeżeli coś takiego trafi, tym tankowi muszą się zajmować, żeby boss na nie trafił. I teraz tak, tu jest taka kulka, która co pewien czas będzie spawnował boss. I teraz tak, chodzi o to, że jeżeli ktoś jej dotknie, kulka się odbije w przeciwną stronę, przepraszam, niż ta osoba dana stała. I będą się na tej kulce, tak jak widzimy, nabijały takie staki. I teraz tak, z każdym odbiciem ta kulka będzie zabierała więcej energii przy odbiciu tej osobie. Na normalu jest tak, że te obrażenia się rozkładają, są o wiele większe, rozkładają się na osoby, które są blisko tej kulki, czyli cała grupka musi biegać. Tutaj wystarczy na leferze jedna osoba, która się tym zajmie. I teraz tak, możemy sobie nabić tych staków, no powiedzmy tak, do 8-10. I teraz po co to robimy? Po pierwsze, troszkę jest trudniej, ponieważ po każdym staku kulkę więcej zabiera, ale potem musimy zrobić w ten sposób, przy 10, żeby się odsunęły te osoby, które są tam pod bossem, żeby kulka trafiła w bossa. W ten sposób musimy ją nakierować. I teraz, zważywszy na ilość życia bossa i jego krótki tutaj czas enrage'a, musimy coś takiego właśnie zrobić. Polega to teraz na tym, robi się taka faza ciemności, wychodzą macki. Tu się najlepiej zbiec, żeby AOE chwile wszystkie, prawda, działały. I teraz te 10 staków, które nabiliśmy na bossie, zwiększą mu obrażenia. Za każdy stak tam będzie kilka procent więcej obrażeń. I to jest taki buffek, który trwa 2 minuty. Oczywiście walka sama sobie jest dłuższa, ale jak znowu pojawi się ta kulka i znowu tam nabijemy kilka staków, te nowe staki dojdą do tych poprzednich i odnowi się długość trwania tego debuffa na bossie. Czyli nawet jak dłuższa walka będzie, możemy mu 70-80% więcej obrażeń zadawać. To jest konieczne właśnie po to, żeby tutaj po prostu zdążyć zabić tego bossa. I to jest cała filozofia tak naprawdę. Kolejne najważniejsze jest bardzo dobre manewrowanie tą kulką. Jeżeli ona się zespawnuje, nie może nam gdzieś polecieć w kąt planszy. Jak nam gdzieś ucieknie tam nie wiadomo gdzie na bok, ona wtedy wybuchnie i zada obrażenia i tego nie chcemy. Najważniejsze jest po prostu, żeby nawet jak tam gdzieś na bok nam ucieka, jedna osoba szybko podbiegła, odbiła ją w stronę, prawda, do innych, żeby te 80 staków tutaj nazbierać i później znowu odsuwają się malasi tak tankowi troszkę od bossa, żeby kulka trafiła bossa. I tak, nie wiem, sądzę, że na drugim, trzecim razie można już odpalić heroizm i po prostu bossa wykończyć. Tutaj naprawdę będą bardzo, bardzo spore obrażenia, zresztą wystarczy, że spojrzycie teraz właśnie na z boku na tutaj na recounta, to jest no olbrzymie po prostu ilości DPS-u naprawdę, z tymi wszystkimi buffami i z tym debuffkiem na bossie. No i tutaj jeszcze właśnie, jeżeli chodzi o tą fazę, to cienistą, kiedy dostanie boss kulkę, tutaj naprawdę nawet na LFR-ze tutaj warto się zbiec razem, żeby po prostu AOE healy były skuteczniejsze, tak? Żeby wszyscy byli leczeni, ponieważ te takie macki, co wychodzą dookoła i tym podobne rzeczy, one wbrew pozorom dość mocno biją i tutaj po prostu nie chcemy, żeby nic zginęło. No i ten cały schemat, prawda, czyli to odbijanie kulki, ciemna faza, to się już nam będzie powtarzało do końca walki. No, poza tym tak naprawdę tu nie ma żadnej innej trudności. A, jest jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, przepraszam bardzo. Tutaj jest coś takiego, że na losowe osoby będzie nakładany taki debuffek. I on jest o tyle ciekawy, on dość mocno bije, tylko musimy uważać na jedną rzecz, żeby nie zdispelować go, kiedy dana osoba ma mało energii, ponieważ kiedy zdispelujemy, ta osoba, która miała na sobie tego debuffka, będzie dostawała obrażenia. Około 50-60 tysięcy, więc no możemy niechcący kogoś zabić, no ale jeszcze gorsza sytuacja jest, jeżeli w ogóle nie zdispelujemy, ponieważ to leci co chwila po 20-30 tysięcy, więc no, taka osoba prędzej czy później i tak zginie, więc na to trzeba uważać. Dodatkowo jeszcze na poziomie normalu jest coś takiego, że jak kogoś zdispelujemy, to odskakuje wtedy w tył, takiego knockbacka dostaje. I to jest o tyle uciążliwe, na przykład jak właśnie, tak jak mówiłem, obrażenia od kulki się rozkładają na wszystkich, więc musimy biegać grupką, żeby te obrażenia się rozłożyły, tak? Na przykład jako range. Wtedy, dajmy na to, że kogoś dispelujemy, ta osoba odskoczy do tyłu, to nie dostanie wtedy obrażeń, tak? Czyli reszta dostanie więcej. W ten sposób to działa. Czyli podsumowując, dispelujemy, prawda, kiedy... No, jak najszybciej oczywiście, ale jeżeli dana osoba ma około 100 tysięcy życia, no może troszkę mniej, tak żeby nie zginęła. Jeżeli będzie ta faza ciemności, czyli ta ciemna, to się zbiegamy wszyscy, żeby ale chwile były skuteczne. No i pamiętajmy, żeby kogoś tutaj wyznaczyć, tylko jedna osoba naprawdę wystarczy, żeby tą kulką, jeżeli chodzi o range'ów, odbijać, no i tam trafia, czy to w lasu, czy w tanka, to nie ma problemu żadnego. Cały raz boss dostaje więcej obrażeń, o i właśnie umiera. I to było na tyle, jeżeli chodzi o Warlorda Zonoza.
Zapraszam do oglądania moich kolejnych filmików. Subskrybujcie, komentujcie. Do usłyszenia.